Uh, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię z roku 1964, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych i została rozegrana podczas tak zwanej symultany, czyli pokazu gry jedno gdzie Robert James Fisher zwany Bobim Fisherem, dawał, moi drodzy, pokaz gry jednoczesnej dla uwaga, 57 osób na raz, czyli na 57 deskach grał jednocześnie, oczywiście chodząc od jednej deski do drugiej. No ale to jest coś nieprawdopodobnego. no, Symultana na 10-15 osób, no to jeszcze rozumiem, chociaż dla mnie to jest i taka abstrakcja. Zupełnie jak te symultane na ślepo w stylu tamtych cudaków, geniuszy, arcymistrzów. No dla nich to może chleb powszedni, dla mnie czarna magia. 57 desek moi drodzy, Robert, Robert James Fisher jako symultanista gra tutaj wszędzie białymi, jest to zapis pochodzący jednej z partii, którą no, który uważam za dosyć interesującą, z takim przebiegiem bardzo dynamicznym i może zaskakującym finiszem, zobaczymy, kawka, herbatka w dłoni siadamy moi drodzy, przeciwnikiem Fischera jest John Dedinski i co? Tyle słowem wstępu, nie będę przeciągał, E4 ze strony Bobiego, no na E4 Bobiego nie ma kozaka moi drodzy, E6, mam obronę francuską D5, skoczek C3 jedna z opcji, alternatywy były tutaj zaznaczone strzałkami, w sumie wciąż są e, to prowokuje często ruch z B4 wariant Winawera, bardzo grywalny, nie nie lubię grać przeciwko temu wariantowi, podobno Bobby też nie lubił i podobno ten wariant u niego nieco kulał. Taki, chodziły, taki chodził rumor. Natomiast to jest żart, to jest żart. U Bobbygo nic nie kulało. Moi drodzy, nawet jego 16-letni pies podobno miał się dobrze i skakał wysoko. Jaka, jaka jest idea gońca B4? Goniec, moi drodzy, od razu powiązuje skoczkę, więc natychmiastowo wisi e, pionę 4, a co za tym idzie, goniec często po prostu wybija tego skoczka, rujnując strukturę pionową na hetmańskim. Tak? Oczywiście c5 jest za chwileczkę w planie. Jakiś hetman później a5, to są ruchy, które mogą przyjść do głowy. E, tylko, że tutaj można zagrabić przestrzeń, oczywiście bicie było alternatywą, tutaj mam akurat zamknięty wariant, jeśli chodzi o obronę Winawera i nie ma skoczka na f6, czyli skoczek będzie musiał wchodzić do gry tędy, ale już... Bez kompleksów dla gońca, który na F8 klastrofobii pewnie by się nabawił. C5, tak mówi teoria, moi drodzy. Tu atakujemy centrum. Oczywiście dopiero później rozwijamy skoczka gdzieś tutaj na C6, tak? A3. Fisher załatwia sprawę od razu. Jest problem, więc trzeba go wyjaśnić. Goniec, czy odchodzi, czy bije? Siła nieczysta, co robisz? Czarny wybił, bo tak się po prostu gra. I biały zostaje z parą gońców. Natomiast w rekompensacie dla czarnego, biały ma tutaj brzydkie skrzydło cokolwiek to znaczy i jakkolwiek to brzmi ma na myśli oczywiście struktury pionową która jest troszeczkę taka poszarpana no ale wiadomo w rekompensacie jeszcze jakaś tam otwarta otwarta linia B dla wieży skoczek a 7 w tym momencie A4 z jaką ideą ktoś mi powie A4 moi drodzy być może wzięcie pod kontrolę tego pola a co za tym idzie jeszcze goniec na A3 byłby dosyć ciekawy biorąc pod uwagę fakt, że czarny takowym gońcem nie dysponuje ale tuż już bardzo dobry ruch ze strony czarnych. Nie w ciemię bity ten Dediński. Hetman 5, proszę Państwa. Tu broni, stopuje pionka i strzela w słabość na C3. No, słabe pionki trzeba, trzeba je tutaj atakować. Prosta sprawa. I po gonie z D2 pada C4. I to jest ruch, moi drodzy, który zabija obydwa gońce jednym strzałem. Niezły zasięg ma ten ruch. Zobaczcie. Goniec często ląduje na d3, skąd jest bardzo aktywną figurą i po ewentualnych roszadach, zwróćcie uwagę na to, że nie ma skoczka na f6 u czarnego, więc pole h7 jest słabe i po skoczek f3 często przechodzą poświęcenia na h7, coś w rodzaju klasycznej ofiary gońca, moi drodzy. Tam tam łatwo o problemy. No i gońca d3 nie ma. A co za tym idzie, jeszcze ten gońc na tej przykątnej też nie pogra. No... Ciekawy ruch, tylko że to ma też wady, no bo oczywiście troszeczkę opustoszałe jest skrzydło królewskie u czarnego, więc być może trzeba będzie tam gdzieś tym hetmanem się, się ładować, że tak powiem kolokwialnie. Po C4, skoczek F3, logiczne posunięcia, skoczek D7, moi drodzy, tymczasowo oczywiście. No i tutaj koniec c 2 jest logicznym planem. Tu jednak na awanturę idzie fisher, skoczek G5. Skoczek G5 Hetman H5 jest w planie po kopnięciu. Tutaj czarny chce załatwić problem znowu od razu. Czy znowu. W sumie Fisher tam załatwiał problem. Right away, Teraz czarny też mówi do skoczka. Odejść. I teraz przyznaniem się do błędu byłoby zagranie skoczkiem F3, no bo strata tempa jakby nie było, tak? Tutaj jednak Fisher gra Hetman H5 i zwróćcie uwagę na to, że skoczka brać nie można, bo tam wisi wieża, później jeszcze grozi mat, więc trzeba. Groziłby mat, no jedyny ruch to skoczek na G8. oddanie nie skoczka, no tarapaty przez duże P dla, dla czarnych, więc. To jest auto, of question, tak? Tak naprawdę. Fischer być może liczył teraz na skoczek G6, który wygląda dobrze, bo wieża ma obrońcę i to niby wisi, natomiast to byłoby karane. Fischer być może przygotowane miał to, że właśnie skoczek teraz wybije 6. No, skoczek wchodzi pięknie do gry, moi drodzy. Jeżeli wzięlibyście tu, to spada z szachem tu i skrzydło rozleciało się w pył. Jeśli chodzi oczywiście o skrzydło królewskie u czarnych. Więc Hetman Hapinch, jak zareagować, moi drodzy? Dediński widzi najlepsze wyjście. Jest to oczywiście. G6. Trzeba odejść Hetmanem, nie ma rady, ale trzeba odejść Hetmanem tak, żeby pozostać na linii H. W przeciwnym razie spada po prostu skoczek, więc Hetman, moi drodzy, H3 i Fisher, tak, zaatakował, ruszył, ale zebrał dwa proste i mówi: Uuu, trzeba się wycofać, póki co jeszcze nie jestem gotowy na to. No ale Hetman stoi aktywnie, może jakieś tutaj poświęcenia, nie wiadomo, ale w tym momencie skoczek. B6 tu jest bronione i. To nie przechodzi. Nie ma takiej opcji. No Fischer chciałby tutaj widowiskowo pograć i łatwy punkt zaliczyć, ale Dedyński opór stawia czynny. Skoczek F3 i to jest przyznanie się, moi drodzy, do, yy, no, na swój sposób błędu, no bo ten skoczek G5 takim był szybkim wypadem, dosyć niedokładnym. Czarny się fajnie pobronił. A w tym momencie goni z D7, moi drodzy. Hetman H4 Kolejny ruch Hetmanem, goniec C2, oczywiście, był alternatywą, żeby być może tutaj włożyć, włożyć, włączyć kolejną ciężką figurę na linii B. No, otwarta linia, czemu tego nie, nie grać? Oczywiście to bez stratą piona, chociaż tu pion mimo wszystko wisi, zwróćcie uwagę, na to, trzy, trzykrotnie atakowany. I w tym momencie bez kompleksów moi drodzy bije tego pionka gońcem czarny. A wróćmy do idei Hetman H4, w ogóle co to za ruch. Fischer chce, moi drodzy, tutaj władować się na F6 i postraszyć to wieżę, ale no wiadomo, sam Hetman wiosny nie czyni. Goniec bije A4, niby podchodzi pod związanie, ale w jaki sposób, moi drodzy, wykorzystać i nacisnąć na, na punkt A4, żeby tutaj tego gońca gdzieś tam um, no zmusić do odejścia. tak? No nie da się, nie da się, te figury są wyłączone z akcji, jeśli chodzi o skrzydło hetmańskie no dobra, Hetman tutaj wdziera się moi drodzy do obozu czarnych Hetman F. wisi wieża co robić przy okazji oczywiście Hetman też cały czas kontroluje przekątno, więc długa roszada nie była możliwa ze względu na stratę skoczka na E7 ciekawy ruch Hetman zaatakował więc wieża H7 to przychodzi do głowy, no dziwnie ta wieża stoi ale póki co krzywdy sobie zrobić czarny nie da H4 ze strony Fischera znowu goniec c 2 był ideą całkiem słuszną no ale czy te H4 co to jest? Gdzie to idzie? Czy to jakiś, jakaś idea skoczka na G5? To byłaby idea, gdyby wieża miała komunikację z wieżą za. No wtedy może tak. Później jakieś takie strachy na lach. Ale w tej chwili pchnięcie, czy tam to, no nie jest, nie jest takie straszne. W ogóle nie jest straszne. Co planuje Fisher? Zobaczymy. Skoczek, moi drodzy, w 5 w tym momencie. Skoczek się rozegrał. Być może za chwileczkę ten skoczek się rozegra tutaj. A co tam się dzieje? Moi drodzy, idzie H5. Idzie H5, będzie bicie, będzie bicie oczywiście, Pod biciu pionym to spada szach. No, problemy? Problemy? Co robić? Co grać? Czy H5 jest straszne? Teraz tak na logikę, na chłodno. Czy to jest dobry ruch? No, Fischer zagrał. No, poszedł na awanturę. Ewidentnie poszedł na awanturę, chciał łatwy łup, łatwy punkt, ale didiński gra. Właśnie, co gra w tym momencie didiński? Didiński. Skoczek D7. Jest po partii. Fischer poddaje partię, proszę Państwa. <grym> Nie wiem, jaki był wynik tej symultany. Z tego, co wiem, to wygrał mnóstwo partii, ale właśnie zanotował tutaj taką sromotną porażkę. Troszeczkę chyba zlekceważył rywala, no bo wiadomo, jeden na jeden, no to prawdopodobnie Dydyński byłby bez szans. Być może na ślepo, jakby Fischer grał, no to wtedy miałby nieco większe. No mm, ale tutaj się zapędził. Troszeczkę w kozi ruch tym hetmanem. Dlaczego Fischer poddał partię? Ktoś widzi? O, hetman jest w pułapce. Hetman nie ma, moi drodzy, odejścia. Co ten Hetman tam na f szukał? Ha, nie wierzę, że Fischer tego nie widział. Być może Fischer się przeliczył, bo liczył na jakieś odbicia tutaj. Bądź też liczył, że to będzie działało. Tu partia została poddana, ale tutaj e, tak można powiedzieć, dla waszej uciechy, ku waszej uciesze. Pokażę wam linię, która mogłaby przyjść do głowy. Habie G6, strata Hetmana, bicie wieży, odbicie i w tym momencie, moi drodzy, G4. Kopnięcie skoczka, który jest obrońcą tego pola, więc skoczek, załóżmy, 7 i wieża leje. Ok, no to mogły być rekompensaty, chociaż materiał cały czas po stronie czarnych. No skoczek wisi, skoczek F8, no tutaj nie ma co raczej udziwniać. No skoczek G5, załóżmy, ale proste Hetman B6, to wszystko się, moi drodzy, trzyma, przy okazji nie ma związania, wisi pion. Nie do ugrania pozycja, proszę państwa. Długa roszada, cały czas możliwa. No, no jeszcze trochę gry wiadomo. Ale Dedinski pokazał, że umie się bronić. Broni się dobrze, gra dokładnie i zachowuje zimną krew. Piękna partia. Fischer przegrał. Ktoś może być w szoku. Jak to? U Marianczela Fischer przegrał? <laughs> Nie wierzę. To niemożliwe. A jednak Mistrzowie też przegrywają. No ale tutaj musiało aż 57, 56 rywali pomóc rozproszyć Fischera, żeby Dediński urwał punkt. <grywa> Coś niesamowitego. Dobra, dziękuję za uwagę moi drodzy. Dajcie znać jak się podobało i pozdrawiam.